Idziemy z Kacprem do szkoły. Kacper, lubisz chodzić do szkoły? Tak. Tak, lubisz? A do której klasy chodzisz? SV. Do trzeciej klasy szkoły średniej. Niedaleko miejsca zamieszkania, jakieś 300-400 metrów mamy tą szkołę. Także jest fajnie. Pogoda dzisiaj taka średnia. Jest jakieś 9-10 stopni. Ale jak widać, jesteśmy opatuleni, no bo no niestety to już nie lato. A tak wygląda jesień w Szkocji. Droga do szkoły, pełno liści, nikt tego nie sprząta. Wiem, że w Polsce się sprząta liście. A tutaj zostawia się po prostu naturze. Może i mają rację. To jest szkoła Kacpra, duży budynek. Tam się zaczyna i ciągnie się tutaj przez kilkadziesiąt metrów. Bo to jest taka szkoła no półsportowa. Mają własny basen wewnątrz. Kacper oczywiście bardzo lubi basen, co? Lubisz pływać? Super. Ja tak samo. Dobra, to na razie no. Cześć, trzymaj się. Have a nice day. Dobra, Kacper zaczyna lekcja, ja wracam do swoich obowiązków. Szkoła jest fajna. Rosną w niej drzewa na korytarzu i krzewy. No nie mogłem teraz tego pokazać, no bo akurat uczniowie wchodzą. Nie będę filmował oczywiście takiego czegoś, natomiast storkę wstawiłem z korytarza tej szkoły, gdzie pokazuję, jak wygląda korytarz. No, w życiu nie spotkałem takiej szkoły, gdzie na korytarzu rosną drzewa, rośliny, także zachęcam do obejrzenia storki. A ja dzisiaj chciałem porozmawiać z Wami trochę, poględzić trochę na temat UFO, po prostu na temat UFO. Fenomenu UFO, czy jakkolwiek tak się nazywa. No teraz to się chyba już nazywa UAP, ponieważ UFO zbyt mocno z popkulturą się kojarzyło, więc zmienili tą nazwę na UAP, czyli wcześniej to były niezidentyfikowane obiekty latające, teraz bodajże niezidentyfikowane fenomeny powietrzne, coś takiego. Tak to jakoś nazwali teraz. Ja wiem, że temat wywołuje kontrowersje, u niektórych śmiech, u niektórych powagę. No i głośno jest o tym teraz, no to nie ma się co czarować. Głośno jest o tym teraz. Słychać, można przeczytać na ten temat wiele artykułów. No a szczególnie wiadomo, za oceanem, czyli w Stanach Zjednoczonych jest to najbardziej rozsławiony temat. Tam niby najczęściej takie zjawiska występują. No i to już wywołuje śmiech, że to w Ameryce wszystko się dzieje. Natomiast ja chciałem parę słów powiedzieć, poględzić parę słów, parę zdań raczej na ten temat, co ja o tym uważam, ja emigrant ze Szkocji. Bo ja przypominam, że ja mieszkam w Szkocji z rodziną od 15 lat. Na tym kanale prezentuję takie codzienne vlogi, staram się nagrywać z życia w Szkocji. Coś tam mówię właśnie o życiu Szkocji, pokazuję Szkocję w kwestiach takich podróżniczych, ale też wypowiadam się tam na różne tematy ważne i mniej ważne. No niestety na YouTubie nie da się jakby tak mówić wprost wszystko, co by się chciało powiedzieć, ponieważ algorytmy wyłapują różne słowa, blokują niektóre słowa, blokują niektóre filmy, więc troszkę zagadkowo trzeba mówić. Ja uważam, że temat UFO jest tematem wartym poruszenia niejednokrotnie. Ja tutaj nie jestem ekspertem oczywiście, nie jestem ufologiem, więc nie będę się jakby od takiej profesjonalnej strony na ten temat wypowiadać, ale mogę powiedzieć, co o tym sądzę, co o tym uważam i dlaczego teraz akurat tak w ostatnich latach, miesiącach, no o wiele, wiele, wiele więcej gada się na ten temat, o wiele częściej. Wiadomo, że 4 lata temu na świecie zaczęło się to, co się zaczęło i przynajmniej w mojej opinii od tego czasu świat funkcjonuje jakby inaczej, wszedł jakby w nową epokę. No jest inaczej po prostu. A mianowicie przez ostatnie 4 lata wydarzyło się na świecie tyle rzeczy, o których wcześniej pomyślelibyśmy w kategoriach teorii spiskowych, a one okazały się prawdą.
czasem bardziej fantastyczną od fantazji, a jednak prawdą. No i teraz w ostatnim czasie, już oczywiście pomijając te różne polityczno-militarne sprawy na świecie, no to dużo się właśnie mówi o UFO. Tutaj w Kongresie Amerykańskim byli wojskowi, czy aktualni wojskowi i ludzie na stanowiskach, ludzie u szczeblu władzy przysięgają na konstytucję, przysięgają na Biblię, że UFO to fakt, że cywilizacja pozaziemska nas odwiedza i tak dalej, i tak dalej. Ja osobiście uważam, że życie gdzieś tam w kosmosie na pewno istnieje. Trochę się tam tą tematyką interesuję. No bo wiadomo, wszechświat mamy ogromny, mamy tryliony planet, tryliony galaktyk, w każdej galaktyce tryliony planet, każda planeta, inaczej tryliony gwiazd, każda gwiazda ma czasem po kilka planet albo kilkanaście planet, więc generalnie rzecz biorąc jest mnóstwo planet w tak zwanej ekosferze i w sumie trudno by było wymagać, gdyby tylko na Ziemi rozwinęło się życie. No ale oczywiście nie ma na to jakby jasnych dowodów. Oficjalnie nie odebraliśmy żadnych sygnałów. Oficjalnie nie spotkaliśmy żadnego kosmity, no chyba żeby wziąć pod uwagę te przysięgi amerykańskich wojskowych czy tam ludzi u władzy. Natomiast uważam osobiście, że to co się dzieje w Kongresie Amerykańskim, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, to jest jakiś element polityki. Nie wiem tak naprawdę do czego to ma prowadzić, nie wiem jaki to ma mieć cel. Jest to jakaś gra polityczna moim zdaniem, może jest to powiązane z sytuacją militarną na świecie, może jest to element jakiejś zimnej W. No wiecie co mam na myśli, nie będę tego jakby określać dosłownie, bo algorytmy tego nie lubią. W każdym razie podsumowując, ja wierzę w istnienie cywilizacji pozaziemskiej, a przynajmniej w istnienie życia pozaziemskiego. A wiadomo, że życie to również bakterie, wirusy, jakieś tam mikroorganizmy, więc to nie musi być życie zaawansowane. Natomiast to, co się dzieje w Kongresie Amerykańskim między innymi, to moim zdaniem jest to element, jaki to jest element polityki. Do czegoś to ma służyć. Tutaj na przykład w Szkocji, gdzie mieszkam, ogólnie w Wielkiej Brytanii jest też dużo tak zwanych zjawisk powietrznych, niezidentyfikowanych obiektów latających, widzeń UFO i tak dalej. No ale wiadomo, że Stany Zjednoczone mają, no mają taki powiedzmy agresywny marketing, mają taki styl rozsławiania wszystkiego, co niby w Stanach Zjednoczonych się dzieje. Natomiast tutaj w Szkocji jest takie ciekawe miejsce niedaleko Edynburga. Byłem tam i nagrałem film o tym, o porwaniu przez UFO. Jest to o tyle interesujące, że tam kilkadziesiąt osób, w tym policja, jacyś prokuratorzy, jacyś tam no ludzie sprawujący jakąś tam władzę, nawet oni podpisali się pod tym, że coś tam się wydarzyło, co nie da się zidentyfikować, czego nie da się wytłumaczyć. Także zapraszam Was na ten film. Podepnę tutaj, to możecie sobie kliknąć w link i zobaczyć. No podsumowując ten cały dzisiejszy wywód, uważam osobiście, że UFO jest faktem, że no tak mówię popkulturowo trochę, że ogólnie jakieś życie pozaziemskie jest faktem, niekoniecznie nas odwiedzają, niekoniecznie jest to zaawansowana cywilizacja, chociaż prawdopodobnie są inne zaawansowane cywilizacje, ale to co się dzieje teraz to nie jest jeszcze ujawnianie tego wszystkiego. Tak uważam, że to nie jest jeszcze ujawnianie, to jest jeszcze teraz gra polityczna i osobiście uważam, że nawet jeżeli faktycznie rządy mocarstw czy różnych tam poszczególnych krajów są w posiadaniu wiedzy o istnieniu cywilizacji pozaziemskiej, to tą wiedzą się jeszcze nie dzielą. Myślę, że to jeszcze jest za wcześnie, chociażby nawet ze względów religijnych. No bo co by się działo, jeśli chodzi o religię, gdyby nam ujawniono prawdę o istnieniu UFO? No myślę, że byłby problem z największymi religiami świata. Mogłyby upadać, być może ludzie zaczęliby odchodzić od swoich świątyń.
mogłyby się rozpocząć jakieś konflikty na tle religijnym. No, zachwiałoby to na pewno podstawami największych religii. Chociaż są też tacy zwolennicy, co mówią, że religia zawsze się obroni. Ja też nie jestem ekspertem, więc tak tylko to przytaczam, ten temat. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jestem ciekawy, jakie Wy macie zdanie na temat istnienia cywilizacji pozaziemskich, czy w ogóle istnienia życia poza ziemią. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie ze Szkocji, zimnej, deszczowej dzisiaj, ale zawsze pięknej. Trzymajcie się i dajcie łapkę w górę, jeśli się podobało, w dół, jeśli nie. I jakiegoś suba, jakbyście dali, byłoby miło. Cześć.